Popularne ostatnimi laty mrzonki o lepszym świecie napędzanym technologią stały się wskutek COVID-a i wojny w Europie cokolwiek odległe. Nakłada się na to świadomość, że im bardziej jesteśmy w stanie radzić sobie z kolejnymi kryzysami, tym bardziej rośnie podprogowy niepokój. Tempo przemian w świecie lat 2000 pozostaje oszałamiające, ale różnorodność problemów stwarza niepokój, iż ostry rozwój we wszystkich dziedzinach ściągnie w końcu na nas apokalipsę. Czasem można odnieść dziwne wrażenie, że świat zachodni w coraz większym stopniu zatraca poczucie rzeczywistości. Ostatnio ktoś zaskoczył mnie pytaniem, jacy powinni być prawdziwi superbohaterowie naszej epoki. Odparłem z miejsca machinalnie, że bohaterowie naszej epoki powinni przede wszystkim umieć utrzymywać nowoczesne kontakty między ludźmi i między państwami, żeby za wszelką cenę unikać wojen.